bezrobocie spadło do poziomu drugiego najniższego w Unii Europejskiej. Wzrost PKB 4,2 średnio w ostatnich kilku latach, dwa razy szybciej niż w Unii Europejskiej, trzy razy szybciej niż w państwach strefy euro. Pensje minimalna z 1750 zł do 2600 zł. Obniżenie podatków, podatku CIT z 19 do 9%, podatku PIT o 6%, 500+, emerytura plus, obniżenie wieku emerytalnego, czy wreszcie zerowy podatek dla młodych, po to, żeby tu zostawali, wykorzystywali swoje talenty, swoją kreatywność. My chcemy jako suwerenne państwo, państwo z ambicjami, tutaj mieć centralny port komunikacyjny, który przełamie jeszcze pozaborowy układ komunikacyjny. I chcemy mieć te duże inwestycje, tak, po to również, żeby przyciągać tu handel międzynarodowy, jak Mierzeja Wiślana, jak tunel w Świnoujściu. Patrzymy przede wszystkim na interesy polskie.